Zdanie na poziomie studiów. Oblicz polę powierzchni ograniczonej krzywą o równaniu takim. Cześć, witaj, jestem Mateusz. Przechodzimy zatem do policzenia pola powierzchni ograniczonej przez krzywą o równaniu. No i to, co tutaj widzimy na pierwszy rzut oka, to, że postać tej krzywej jest uwikłana. To znaczy, będziemy mieć problem wyznaczyć funkcję y od x albo funkcję x od y, tak też czasem można robić. Ani jedno, ani drugie nam nie pomoże. Natomiast to, co tutaj jeszcze widzimy, to, że ten x występuje tylko w kwadratach. Tak samo y. W dodatku między tymi x i y w kwadratach są dodawanie lub odejmowanie i nic więcej. A zatem aż się prosi, żeby zastosować tutaj układ biegunowy i dokonać pewnego podstawienia. Mianowicie będzie tak, że x równa się r cosinus phi, a y równa się r sinus phi. No to podstawienie wynika wprost z definicji funkcji trygonometrycznych dla kąta dowolnego. Szkolna wiedza. No dobra, to podstawiamy. A zatem r kwadrat cosinus kwadrat phi dodać r kwadrat sinus kwadrat phi, to wszystko do kwadratu, równa się 2a kwadrat i podobnie r kwadrat cosinus kwadrat phi odjąć r kwadrat sinus kwadrat phi. Dobrze, cóż dalej? No tu w pierwszym nawiasie podobnie możemy r kwadrat dać przed nawias, wtedy tego tu nie ma. I w nawiasie mamy jedynkę trygonometryczną, szkolną, a zatem, krótko mówiąc, jest to po prostu r kwadrat. I jeszcze do kwadratu, czyli krótko mówiąc r do czwartej. To nam się równa 2a kwadrat. I w drugim nawiasie podobna historia. Też r kwadrat przed nawias, czyli de facto jest tutaj to tu. I w nawiasie zostanie nam cosinus kwadrat phi minus sinus kwadrat phi. A to także szkolny wzór, mianowicie jest to cosinus 2 phi. Tak, i trzeba przyznać, że wygląda to już znacznie lepiej niż to, co mieliśmy tutaj na początku. Dobrze, przerzućmy może wszystko na lewą stronę i od razu dajmy r kwadrat przed nawias. Czyli mamy r kwadrat odjąć 2a kwadrat cosinus 2 phi i to nam się równa 0. No, jeżeli iloczyn dwóch wielkości się równa 0, to my się bardzo z tego powodu cieszymy, bowiem albo jedna jest równa 0, może lepszy spójnik to lub. To jedno jest równe 0 lub drugie jest równe 0. R kwadrat równa się 2a kwadrat cosinus 2 phi. Ponieważ spójnik albo wyklucza, a przecież tu może być i jedno i drugie naraz. Dobra, czyli r równa nam się 0, obojętnie jak jest wówczas phi. Natomiast w drugim mamy tak, no chciałoby się to spierwiastkować. No to popatrzmy. R kwadrat, rzecz jasna, jest zawsze dodatnie, no bo to kwadrat, ewentualnie równy w skrajnym wypadku 0. 2a kwadrat podobnie, większe równe 0, a cosinus 2 phi może być i dodatnie, i ujemny. No więc, żeby to równanie miało sens, miało jakieś rozwiązanie, no to musimy niejako zastrzec, założyć, że ten cosinus 2 phi jest dodatni. No bo jeżeli nie jest, no to nic z tego nie wynika tu. Czyli cosinus 2 phi jest większy, ewentualnie równy od 0. I skoro tak, no to wtedy możemy faktycznie spierwiastkować. Czyli mamy dwie możliwości, plus lub minus pierwiastek z 2a kwadrat cosinus 2 phi. No dobrze, no to w takim razie zauważmy, że r w układzie biegunowym oznacza promień, długość tego promienia. A skoro tak, no to ta długość musi być no, większa od zera, no w skrajnym wypadku równa 0, ale na pewno nie będzie ujemna, no bo sam pierwiastek jest dodatni. Więc w połączeniu z tym minusem byłoby to ujemne, więc to nie wchodzi w grę. Zatem już wiadomo, że musimy się ograniczyć tylko do znaku z plusem. Czyli nasz r jest równy plus pierwiastek z 2 a kwadrat cosinus 2 phi. No dobrze, no to w takim razie tego plusa się zwykle nie pisze. No jak go zgumkuję. Jest tutaj po prostu niepisany plus. No i teraz a kwadrat po spierwiastkowaniu to jest wartość bezwzględna z a. Zatem nasze r to jest w istocie wartość bezwzględna z r, z a, pierwiastek z 2 cosinus 2 phi.
Czyli w zasadzie wyznaczyliśmy wzór na promień od φ. Możemy formalnie napisać, zaakcentować, że mamy na myśli tutaj funkcję r od φ. To jest wartość bezwzględna z a, pierwiastek z 2 cosinus 2 φ. Tak, oczywiście ten wzór ma sens przy tym założeniu. Więc przyjrzyjmy się temu założeniu, do czego ono prowadzi. No, prowadzi do tego. No, mamy tutaj rozwiązać nierówność trygonometryczną. To, żeby rozwiązać nierówność trygonometryczną, najpierw rozwiążmy równanie. Ale najpierw za 2 φ, może dla wygody, podstawmy inną zmienną pomocniczą t. Czyli tak jak było powiedziane, najpierw równanie. No to kiedy cosinus t jest równy 0? Otóż t musi być równe pi drugich plus kpi. Skąd to wiem? Ponieważ jeżeli byśmy sobie narysowali układ współrzędnych, na przykład w zakresie od minus pi do pi, może do 2 pi, nie musi być kropki mnożenia, minus 2, może być, do 2, na przykład gdzieś tu, aha, tylko może jednostkę zmieńmy na dwie kratki. Jeszcze raz. Dobra, mamy układ współrzędnych. X, Y. Tu mamy jednostkę, tu mamy jednostkę. Choć nas bardziej na tej poziomej osi X, osi odciętej inaczej mówiąc, interesują kąty, czyli tu gdzieś powyżej trzech krateczek ciutkę. To jest pi drugich. Powyżej 6 krateczek i 2 ciutki jest pi i tak dalej. Mamy tą oś odciętych. A y jest oś rzędnych. Jak łatwo zapamiętać, która jest która? No oś x, czyli oś odciętych, kojarzy się z nożyczkami. A x to są nożyczki w zasadzie. A oś rzędnych to tam, gdzie leżą różne rzędy. To taka mnenotechnika do zapamiętania. Dobra, ale do rzeczy. Czyli mamy tak, mamy układ współrzędnych i chcieliśmy sobie na tym układzie namalować kosinusoidę. Proszę bardzo, rysujemy kosinusoidę. Kosinus od x. I teraz byśmy chcieli w zakresie, dajmy na to, no nie wiem, od minus może pi do 2 pi. No może być 300 punktów. Musimy się ustawić na środeczku, bo względem środeczka chcemy to namalować. Dobra. I teraz cóż? Widzimy, że faktycznie kosinus dla pi drugich, minus pi drugich i co pi dalej w prawo i w lewo będzie mieć wartość 0, no bo tam przecina oś x. Stąd to. No dobra, ale nas interesuje tak w istocie, wracamy do kontekstu wyżej, kiedy kosinus t jest większe równe od zera. No to tutaj, o, i tutaj, i tak dalej, w lewo i w prawo co 2 pi. Czyli nasze t należy do przedziału od minus pi drugich, włącznie, bo ma być lub równe, od minus pi drugich plus 2 kpi, do pi drugich plus 2 kpi. Tak, ponieważ tu mamy minus pi drugich, tu jest pi, tu jest wtedy 3 drugie pi. No i niewątpliwie od minus pi drugich, jak dodamy 2 pi, no to wyjdzie nam 2 pi, czyli ten temu punktowi będzie odpowiadać temu, ten temu będzie odpowiadać temu będzie odpowiadać ten i tak dalej, aż temu będzie odpowiadać to. Czyli co 2 pi się to, krótko mówiąc, powtarza. A nas interesuje ten tutaj przedział od minus pi drugich do pi drugich. No dobra, no to w takim razie wróćmy do fi. 2 fi, zatem zamiast t mogę tu napisać 2 fi. Należy do takiego przedziału. No to następnie trzeba podzielić na 2, czyli fi należy do przedziału od minus pi czwartych plus kpi do pi czwartych plus kpi. Czyli mamy właśnie odpowiedź. Ale w zasadzie, skoro ten kąt fi, nadajemy mu interpretację, że on jest w układzie biegunowym, no to na dobrą sprawę interesuje nas tylko w zakresie od 0 do 2 pi, albo od minus pi do pi,
No krótko mówiąc, na przedziale o długości 2 pi, no bo potem się to wszystko powtarza, no bo jest to funkcja okresowa w końcu. Dobra, no to w takim razie wypiszmy. Jeżeli k byłoby równe 0, no to wtedy mamy minus pi czwartych do pi czwartych. No bo tu może nie napisałem, k jest dowolną liczbą całkowitą. Dobra, w sumie, jeżeli k byłoby równe 1, no to mamy minus pi czwartych plus pi, a pi to jest inaczej 4 pi czwartych, no to tu wtedy dodamy, to będzie 3 czwarte pi. 3 pi czwartych. Tu natomiast 4 i 1 to 5, 5 czwartych pi. Dobra, i jeżeli k przyjmiemy 2, no to sytuacja zacznie się powtarzać i wprawdzie wyjdą inne wartości tego kąta, ale to de facto będzie odpowiadać temu. Więc tylko te dwa przedziały nas de facto interesują. A zatem, ten wzór na tą krzywą jest właściwy tylko w zakresie takiego fi. Dobrze, a zatem, skoro wiemy, że nasze fi jest w takim tutaj, w sumie takich dwóch przedziałów, to sobie może naszkicujmy układ współrzędnych. Tym razem może od minus 6 do 6. Dajmy na to, nie wiem, od minus może 4 do 4. Tak. I sobie to naszkicujmy, dajmy na to może, nie wiem, może gdzieś tu. Może gdzieś tu ciutkę, o tak. Dobra, mamy nasz układ współrzędnych x, y. I teraz tak, nasze fi interesuje nas tylko w zakresie od minus pi czwartych do pi czwartych. Tu jest kąt 0. Tu będzie coraz większy, coraz większy, coraz większy. To będzie pi czwartych, czyli 45 stopni. No i w drugą stronę ujemny, ujemny, coraz mniejszy, aż do od kąta minus pi czwartych, czyli minus 45 stopni. Czyli ja to tutaj tak namaluję, o coś takiego. Do kąta pi czwartych, czyli do 45 stopni. To będzie mniej więcej jakoś o tak. Dobra. I to jest ten przedział, czyli wiemy, że nasza krzywa znajduje się w tym przedziale, na pewno poza ten przedział nie wychodzi. Ponadto wiemy tutaj od 3 czwartych pi, a to jest inaczej pi drugich, czyli 90 stopni, plus pi czwartych, czyli 135 stopni, krótko mówiąc, albo licząc kąt między tym a tym, 45 stopni. Czyli krótko mówiąc, trzeba to przedłużyć. Przedłużyć pod kątem 45 stopni. To mniej więcej będzie jakoś tak. No i tu podobnie też pod kątem 45 stopni. I tu znajduje się ta nasza krzywa. Nigdzie poza to nie wychodzi. Dobra. No to teraz tak. To może skupmy się teraz na namalowaniu samej tej krzywej. To nie będzie proste zadanie z tego względu, że ten wzór nie jest zbyt wygodny do ręcznych malunków. No ale sobie najpierw trochę pomówmy. Czyli mamy tak, dwie kratki to jednostka. Rzecz jasna, można więcej tego zaznaczyć. No i coś musimy przyjąć za A, jak mamy wykonać obrazek. No powiedzmy, że to A jest równe 3. Czyli tu 3. I to jest równe wartość bezwzględna z A. No to co dalej? No wtedy tak, wypadałoby narysować. No, wiemy na pewno, że r równe 0, czyli to jest tu na początku układów współrzędnych, jest to punkt, który należy do tej krzywej. No, jeden punkt to trochę mało, więc trzeba pozostałe wyliczyć sobie stąd. No i mówię, jest to dosyć kłopotliwe. Zobaczmy te skrajne, na przykład pi czwartych, jakbyśmy wstawili, razy 2 to jest pi drugich, kosinus od pi drugich to jest 0, czyli krótko mówiąc wyszłoby 0. A zatem dla kąta pi czwartych, czyli jakbyśmy narysowali kąt pi czwartych, to promień wówczas ma być równy 0, czyli de facto jesteśmy dalej w tej kropce. Analogicznie dla minus pi czwartych też wyjdzie nam 0, no bo kosinusowi, czy liczymy dla dodatniego, czy ujemnego kąta, wartości są te same. Więc to tak samo dla minus kąta pi czwartych, promień jest 0, czyli dalej jesteśmy w tej kropce. Czyli nic za wiele nie namalowaliśmy. Możemy wziąć 0 z tego przedziału, wówczas kosinus od 0 to jest 1, czyli mamy pierwiastek z 2, wartość bezwzględna z A. Kąt 0, no to znaczy, że jesteśmy tutaj na osi x. Dobra, czyli pierwiastek z 2 razy to 3, no to będzie, aha, pierwiastek z 2 to jest 1, 4, to wyjdzie nam tam 3, 4, 2, coś koło tego.
czyli gdzieś tu. To nam wyjdzie wtedy punkt 1. To mamy już dwa punkty tej krzywej. No i co? No i można tam podstawiać na przykład 30 stopni. No to wtedy 2 razy 30 to jest 60 stopni, kosinus 60 to jest 1 druga, razy to 2 to jest 1, pierwiastek z 1 to jest 1, czyli po prostu wartość bezwzględna z a, a w naszym przypadku w kontekście jest to 3. Czyli promień długości 3 dla kąta równego 30 stopni. No ciężko mi to namalować. No powiedzmy, że to by było gdzieś... Aha, 30 stopni, tak? Tak. No to jakoś pewnie... Jak to namalować? Jeśli tu jest, ma być 3, to na wysokość musi być 1,5, tak? No tak by wychodziło. No gdzieś tu. Czyli tu byłby punkt. No i tak dalej. Można to sobie tam pracowicie próbować wyliczyć. Jak to byśmy wyrysowali, to wyszłoby nam mniej więcej coś takiego. No ja paskudnie to namalowałem. Po drugiej stronie okazuje się, że będziemy mieć taką analogiczną łezkę lustrzanie odbitą względem osi Y. No ale jak widać jest to niewygodne do rysowania ręcznie, więc użyjmy tutaj tej maszyny, żeby ona to namalowała. Tylko, że ja tutaj nie zaprogramowałem w tym programie możliwości rysowania krzywych podanych w sposób biegunowy. Warto byłoby to dodać. Więc potrzebujemy postać parametryczną. Możemy to w sumie uzyskać, bo jeżeli za r wstawimy z powrotem tu, to będziemy mieć wzór na y od fi i wzór na x od fi, czyli właśnie postać parametryczną. I tak zróbmy. A zatem x możemy zaakcentować, że jest to funkcja od fi, to jest r, czyli de facto to, wartość bezwzględna z a, pierwiastek 2 cosinus 2 fi, no i razy rzecz jasna cosinus fi. Podobnie y od fi to będzie ten sam promień razy sinus od fi. Oczywiście to fi w tym tu zakresie. Dla takiego zakresu. Ok, no to malujmy. Czyli co, układ współrzędnych. Ustawmy się gdzieś, może nie wiem, może gdzieś tu. Dawaj. Dobra, mamy. Przyjmijmy sobie jednostkę 1 i 1, zaznaczmy. Tu jest oś x, tu jest oś y. Dobra, no i teraz piszemy ten wzór. Czyli mamy do napisania krzywą. Czyli tak, wartość bezwzględna z a to będzie tak. Najwyżej sobie a będziemy podmieniać i patrzeć. SQRT od 2 razy cosinus od 2 fi, które u nas się nazywa t. Ok. Razy cosinus od t. Cosinus od t. Dobra. Druga. To mamy analogicznie. Wartość bezwzględna z a. Razy pierwiastek z 2 razy cosinus od 2 razy t, za pierwiastkiem cosinus od t. Dobrze, i nasze a przyjęliśmy sobie, że jest na przykład 3 i nasze t, czyli ten fi, ma się tutaj zmieniać od minus pi czwartych do pi czwartych. Punktów niech będzie tyle. Dobra, jest ok. Ustawmy się na środku. I zobaczmy. Świetnie. Zobaczmy teraz, namalujmy drugą część. Czyli dla kąta od od 3 pi czwartych do 5 pi czwartych, kropka mnożenia, choć nie musi. Dobra. I dawaj. Aha, jest problem.
ale się porusza dobrze. Czyli najprawdopodobniej gdzieś były jakieś problemy numeryczne. To jest do poprawy. No to zróbmy najprawdopodobniej tak, że to zaokrąglenie pi, które tutaj przyjął, było takie, że ciutkę wykroczył poza ten zakres tych kątów. Więc my mu tu ciutkę zwiększymy to pi, żeby na pewno był w tym przedziale. No problemy numeryczne, krótko mówiąc, tak? A tutaj pi, a tu nawet dobrze, jak będzie za mało. To znaczy inaczej, tu jak będzie za mało, to dobrze, bo znajdzie się dalej w przedziale. No i teraz zobaczmy, co to z tego wyjdzie. O, i mamy drugą część tej naszej szukanej szywej. Super. Swoją drogą, ta krzywa ma swoją szczególną nazwę. Nazywa się lemniskatą Bernoulliego i też jest szczególnym przypadkiem w całej rodzinie krzywych o nazwie owal Cassiniego, czy jakoś tak. W każdym razie, mamy taką krzywą i trzeba teraz policzyć pole ograniczone tą krzywą. Jakie jest pole ograniczone tą krzywą? No i jak to policzyć, skoro to jest takie pozakrzywiane? No jak coś jest pozakrzywiane, a chcemy liczyć pole lub długość, no to musimy po prostu użyć całki. Prosta rzecz. Do tego to jest. No to cóż, opiszmy sobie ten obszar, obszar powiedzmy omega. Tylko tak, jakbyśmy chcieli ten obszar omega opisać we współrzędnych xy, no to będzie to kłopotliwe. Natomiast w układzie biegunowym będzie to prostsze. No więc ten obszar omega w układzie biegunowym, nazwijmy, że to jest obszar delta. Oczywiście w jednym i w drugim mają to samo pole. I cóż, i ten nasz obszar delta, to by było co? To by było tak, że nasze r i phi jest tutaj w odpowiednich zakresach. No phi, powiedzieliśmy sobie, że to jest od minus pi czwartych do pi czwartych. Od minus pi czwartych do pi czwartych. No bo niewątpliwie policzymy jedno. Skupimy się, jak policzyć to jedno, no bo to drugie jest dokładnie takie samo, ma wartość. Więc policzymy jedno, a na koniec ten wynik tego pola przemnożymy przez 2. No dobra, ale jakie jest R? Jakie jest R? No skoro mamy liczyć to pole, czyli interesują nas wszystkie R-y takie, żeby wszystkie te punkty zostały tutaj uwzględnione. Czyli jeżeli mamy na przykład tu jakiś punkt, to ten punkt ma tutaj jakiś kąt i jakiś promień. Ale nas interesują wszystkie promienie do wszystkich punktów, które są na tym, dla tego kąta. Czyli promień nam się tutaj zmienia od zera do takiego, do takiego, do takiego, do takiego, do takiego, aż do promienia, który wynika z brzegu, czyli z tej krzywej. A zatem, i zobaczmy, że to obojętnie jaki kąt wybierzemy. Dla każdego kąta tak jest, od zera dotąd, bo wszystkie te punkty nas interesują. Wszystkie te punkty tu tak samo. Odtąd dotąd, od zera dotąd, dotąd, aż dotąd, od zera do aż dotąd, dla innego kąta od zera aż dotąd. I tak dalej. A zatem na pewno od zera do no to, co tutaj mamy, czyli to. To jest nasze ograniczenie górne. Czyli wartość bezwzględna z A razy pierwiastek 2 kosinus 2 fi. 2 kosinus 2 fi. Dokładnie tak. A zatem chcemy policzyć obszar omega, czyli pole tego obszaru omega. No samo obszar omega to jest tam jakoś opisany tym x, y. Natomiast interesuje nas pole, więc w takich pionowych kreskach, co oznacza, że no tak jak liczymy długość wektora, jakiegoś odcinka, to w pionowych liniach. To tak tutaj w pionowych liniach oznacza, że chcemy pole tego obszaru omega. No więc cóż, będzie to całka podwójna po obszarze omega z funkcji 1 dx, dy. Ale my nie chcemy całkować we współrzędnych x, y, bo już sobie spostrzegliśmy na początku, że jest to kłopotliwe, więc możemy powiedzieć, że to jest inaczej. Całka podwójna po obszarze delta w układzie dr, dφ. Przy czym tutaj dodatkowo trzeba jeszcze uwzględnić jakobian tego przekształcenia, przejścia z układu kartezjańskiego na biegunowy i że jest to w tym wypadku równe r. Ten jakobian mówi nam o tym,
jak fragment pola w jednym układzie zmienia się jego wartość w innym układzie współrzędnych. Bo nie w każdym miejscu jest takie samo to przeliczenie, z tego względu wynika ten jakobian. No i właśnie przy przejściu z biegunu kartezjańskiego na biegunowy jest to po prostu R, ale gdybyśmy przechodzili na jakiś bardziej fikuśny układ współrzędnych, no to wtedy trzeba to policzyć, tam odpowiedni wyznacznik z macierzy cząstkowych, po tych, no pomińmy to, to na materiał na oddzielny zupełnie film. Dobra, no i co dalej? No mamy do policzenia całkę podwójną po obszarze delta. No więc musimy spojrzeć, cóż to za obszar ten delta jest. No widzimy, że fi się zmienia od stałej do stałej. To bardzo dobrze, lubimy, tak? Natomiast r zmienia się od stałej, czyli od 0, do wielkości zależnej od tej fi. Stąd wynika, że jest to tak zwany obszar normalny względem osi fi. A zatem, że trzeba najpierw scałkować, znaczy najpierw tą całką wewnętrzną. Inaczej, jeżeli mamy taki obszar normalny, to możemy rozbić całkę podwójną, zamienić na dwie całki pojedyncze. I musimy najpierw tą całką wewnętrzną scałkować po r. Po r. Dlaczego? No bo jak scałkujemy po r, to w wyniku podstawienia tych granic powstanie nam coś od fi. I jak później będziemy całkować po fi, no to będziemy za to fi podstawiać. A gdybyśmy zrobili odwrotnie i najpierw całkowali po fi, no to tu wtedy wyjdzie nam jakaś liczba po tym całkowaniu, a potem jak całkujemy po r, to wyjdzie nam z powrotem fi i to zostanie. A przecież wiemy, że w wyniku takiej całki oznaczonej jest liczba, a nie coś zależnego od fi, czy r, czy czegokolwiek. No to też jest taka metoda, jak łatwiej zapamiętać, po czym najpierw całkować. Czyli tak, całkujemy po r z r w granicach od 0 do wartość bezwzględna z a pierwiastek 2 kosinus 2 fi. A następnie ten wynik d fi w granicach od minus pi czwartych do pi czwartych. No to nie będzie specjalnie trudna całka. Czyli mamy całkę od minus pi czwartych do pi czwartych. Tu natomiast tak, całka z r po dr, no to jest r kwadrat przez 2, przeciwieństwo pochodnej, czyli r kwadrat na 2. I to mamy scałkować w granicach od 0 do wartość bezwzględna z a pierwiastek z 2 kosinus 2 fi. Ja napisałem 2 fi. O. Dobrze. I następnie to po d fi. Dobrze. No więc tak, jak wstawimy górną granicę za r, to wyjdzie coś. Minus, jak wstawimy dolną granicę, no to 0 do kwadratu przez 2 to i tak jest 0, czyli możemy się ograniczyć tylko do wstawienia górnej granicy w tym wypadku. Czyli mamy całkę od minus pi czwartych do pi czwartych. I cóż, jak za r do kwadratu, no to byśmy mieli teraz tak, a do kwadratu przez 2. Dlaczego a do kwadratu, a nie wartość bezwzględna za a do kwadratu? No bo to jest de facto to samo. To, czy ta wartość bezwzględna zabrała, zmieniła ten znak na plus, czy nie, po podniesieniu do kwadratu skutek jest ten sam, więc możemy pominąć tą wartość bezwzględną. No i pierwiastek do kwadratu, czyli razy 2 kosinus 2 fi. I to jest nasz r kwadrat. Dobrze. Te dwójki nam się tutaj elegancko skrócą. A kwadrat jest stało, można wyrzucić przed całkę. Dobra. Defi nam uciekło jeszcze. A zatem mamy tak. A kwadrat, całka z samego kosinusa 2 fi, no to może już policzmy. Całka z kosinusa to jest sinus. Sinus, tu na początku mamy a kwadrat. Sinus, ale że to była całka z kosinusa 2 fi, a nie z samego fi, to trzeba uwzględnić tą liniową zmianę argumentu. Czyli, że tutaj jest współczynnik 2 i trzeba przemnożyć przez odwrotność tych dwóch, czyli przez jedną drugą. Czyli tu jest jeszcze jedna druga sinusa 2 fi. Super. No i to w granicach od minus pi czwartych do pi czwartych, no ale jedna druga to jest skalar, można wyrzucić przed, czyli de facto napisać tak. Od minus pi czwartych do pi czwartych równa się. Czyli mamy tak, a kwadrat drugich, no i w nawiasie. Jak wstawimy górną granicę za fi, no to mamy sinus od pi drugich, a to jest 1. Odjąć dolną granicę. Sinus od minus pi drugich to jest minus 1.
Stąd nam wychodzi tutaj w nawiasie 2, czyli a kwadrat. A zatem pole tej całej, którą mieliśmy znaleźć, to jest dwukrotność tego. Czyli jest to po prostu 2a kwadrat. 2a kwadrat. Świetnie. No i to w zasadzie jest koniec, no bo mieliśmy wyznaczyć pole i znaleźliśmy to pole. Wynosi dokładnie tyle. Czyli jeżeli a byłoby na przykład 3, to pole wynosi 2 razy 9, 18. Na przykład a równe 3, to pole się równa 18. Pole się równa 18, czyli to, co tutaj jest ograniczone, to jest 18 cm kwadratowych, o ile te dwie kratki przyjmiemy za centymetr. Długość dwóch kratek przyjmiemy za centymetr. 18 cm kwadratowych, jeżeli a to jest 3 cm. No dobrze. No i w zasadzie w tym momencie miejscu mógłbym skończyć, ale dopowiem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie, ta nasza krzywa i to, ten opis parametryczny, który tutaj znaleźliśmy, no nie jest do końca wygodny z tego względu, że są tutaj dwa takie oddzielne przedziały i trzeba to sklejać. Okazuje się, że taką krzywą można też opisać innym wzorem, mianowicie takim, że x od jakiegoś innego parametru t to będzie, ojej, wartość bezwzględna z a i tutaj wartość bezwzględna z a razy kosinus t przez 1 plus sinus kwadrat t i y od t, wartość bezwzględna z a, kosinus t sinus t przez 1 plus sinus kwadrat t. O ile dobrze pamiętam, spojrzę na ściągę. Zgadza się. I tutaj nasze t należy do przedziału od 0 do 2 pi. Od 0 do 2 pi. Narysujmy sobie coś takiego. Czyli rysujemy układ współrzędnych, na przykład o tu. Dobra. I rysujemy tą naszą krzywą. Może narysujesz tym starym sposobem. Zwróćmy uwagę na to, od której strony się to rysuje i jak się zmienia szybkość rysowania. Szybko było, teraz wolno, wolno, wolno i teraz zaraz przyspieszy i mamy ten fragment. Druga część. W zasadzie pierwsza. Do pi czwartych, od minus pi czwartych. Tu to może zlikwidujmy teraz. Dobra. I znowu przyspieszy. A zobaczmy, jak się będzie rysować przy tym drugim opisie. Czyli teraz tak, wartość bezwzględna z a, tu mamy bez pierwiastka, jest kosinus od t i to dzielone jest przez 1 plus sinus od t do kwadratu. OK, to sobie zmarzymy. I tu jest podobnie. To znaczy współrzędna y-kowa to jest sinus od t, kosinus od t, dzielone przez 1 plus sinus od t i do kwadratu. Tak, tu nie ma kropki mnożenia, mogłoby jej nie być, ale dopiszę. Tak to wygląda. Dobra, i nasze t ma się tutaj zmieniać od 0 do 2pi. Zresztą okaże się, że ten opis jest dużo wygodniejszy z tego względu, że nie trzeba tam uważać na te, czy wychodzimy za przedział, czy nie. No to rysujmy. No i jest. Jedyne, co zastanawia, to to, że jest to trochę innej wielkości. 1, 2,
3. A ponieważ okazuje się, że tutaj to A ma inny sens niż to A w tym, jest przeskalowane. Czyli chcąc uzyskać to samo co wcześniej, należałoby przyjąć za A nie 3, ale 3 razy pierwiastek z 2. I narysujmy jeszcze raz. Zwróćmy uwagę, że w tym momencie rysowało się to w sposób taki bardziej mniej więcej ze stałą prędkością. Czy ta prędkość jest stała, to wypadałoby przeliczyć. To wypadałoby przeliczyć, może tego już nie będę robił. No ale chciałem pokazać właśnie, że możemy to opisać też w taki sposób. No i zwróćmy uwagę, że to między tym opisem a tym opisem jest dosyć istotna różnica. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, to by było wszystko. Mam nadzieję, że nagranie się podobało. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.